tylko korzyści majątkowe, a tym bardziej sprzedawać informacji do osób, które mogą te informacje wykorzystać w sposób zły dla nas. No dobra, to w sumie tyle chciałem wiedzieć. A teraz muszę pogadać z ciapcielą. Dobra. Słuchaj, kurwa, masz sądowy zakaz zbliżania się i dzwonienia do mnie, spierdam. Daj jej numer do mnie. Daj jej numer do mnie. No wyślij, wyślij. Przecież ta kurwa do mnie stara dzwoni, niech ona spierdala. Co ty kurwa chcesz ode mnie? Remku, dziękuję bardzo serdecznie za zgiftowanie 10 zł. Sądowy zakaz zbliżania się do mnie. Kłagam tak się jak czule po sobie kule, dziękuję ślicznie za wsparcie. Hola. No już dzwoni. Zmieni nazwę na kropka, żeby tylko wyszukać szybko i napisać, żeby spierdalała. No daj jej numer do mnie. Ale ty rozumiesz, że ja nie mogę nic w tym telefonie zrobić, bo to kurwa... Stary, mówię kurwa. Ci. Daj jej numer do mnie. Albo inaczej. Patrz. Ja ci to załatwię. Słuchaj, ja wchodzę w kontakty. 949055. 949055. 949. No ty kurwo stara jeba. Dobra, pasuje. RM-ku, dziękuję bardzo serdecznie za zgiftowanie następnego subskrybera. Dla fanawerki, kłaniam się czule po samej kule i powitać 11 nowych oficerów w biurze szeryfa. Dziękuję ślicznie za wsparcie. A się rage'uje, ty. Kurwa. Jebana. Zobacz, co się tam robi, człowieku. Mogę ją zamknąć za napastowanie? A spierdalaj, wyłączam kartę. Chuj ci w dupę. Stary kurwa szlaufie. No we, babci nie obrażaj. Spierdala. Czemu ten telefon mi dalej dzwoni? Jakim kurwa jestem? Kupzonek, dziękuję bardzo serdecznie za zgiftowanie słupka. Kłaniam się, witam serdecznie. Nowego oficera w biurze szeryfa. Piszę do sędziego. No przecież. I double double die. I double double die. RM-ku, dziękuję ściczki za zgiftowanie suba dla pociąg donikąd. Kłagam się czule po same kule. Ty, dzwoni ktoś. Pronto. Dobry, kochani. Siemano! Tam! Babcia, słuchaj, bo tydzień temu rozmawialiśmy, pamiętasz? Ty! Co? Kto mówi? No Janek, wnuczek twój! Co? Od Elki! Ja mam nie tego wnuczka! No Januś, od Elki! Co? Zrobiłem no nie pamiętasz? Babcia nie zna! No babciu, przecież ja byłem ostatnio u ciebie, na tych ponczusiach pysznych! W życiu chamie! Kto gada? Szef policji, Janek Pisikela. Ja już rozmawiałam z tym całym zapysiałym, rozłącza się skurwysyn jeden. Jak mu nakopię do dupy ze starszą panią w pomoc, siebie nie może porozmawiać. Babciu, co potrzebujesz? No, porozmawiać z tym chamem. Ale on powiedział, cytując, pierdolę stałą szlaufę. Właśnie, i to jest właśnie skurwysyństwo, panie! Tak w policji tak się zachowuje do starszej kobiety! Weź tu powiedz temu skurwysynowi moim chodził, po moim wychodził, gdzie pieniądze są za las! Kurwa, twoja kochanka jest... Halo! Spokojnie, babcia, bo teraz faza duszenia. Na spokojnie. Komu? No powiedz mu, powiedz, kurwa jego mać! Chodził moją wnuczkowi, mojemu wnuczek dzwoni się, skarży, że się zachowali jak porany ze wczorajszej sytuacji! Kapela, bo babcia mówi, że jesteś tam pierdolony, bo nie chcesz z nią rozmawiać i żeś chodził po jej... Starszej kobiecie nie
pomoże! Ojej, ziemi, żeś chodził i żeś kurwa las wyciął i gdzie są pieniądze za las, mówi. I że jesteś w ogóle najgorszy, bo masz naszej kobiecie pomóc po prostu. A ja to się zaraz uduszę. No ale powiedział, że możesz spierdalać, babcia. Ej, ale czemu ty to mówisz? Powiedział, że możesz spierdalać. I dajesz kurwa przykładny policjant! W tej stronie pisikela! Powiedz no! Nie można się tak zachowywać. No właśnie! Pięknej damy! Spałuj ten głupi łeb! To wygląda jakby na dinozaurach jeździła! Pani babciu, ale jak na swoje lata, ja przeczuwam, że pani tak na gorącą czterdziestkę wygląda. O, czekaj, bo koledzy zaraz zadzwoni, babcia! Kamerę kurwa gdzieś z lewu. Babcia powiedziała. Kurwa, kategorię gilw na mnie. Babcia powiedziała, że jesteś ham pierdolony i że mam cię spałować po tym głupim łbie. Super, kurwa. Ona jest wspaniała, co ty pierdolisz? Nie wiem, kurwa, urwała się z jakiegoś Jurassic Parku czy innego gówna. Ale jest zajebista. Oglądałeś noc w muzeum, myślę, że jedno, kurwa, z reliktów się nie zatrzymało w miejscu, jak dzień wstał. Boże, noc jest teraz, która jest godzina. Jezus. Tuksonek, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie za giftowanie słupka. RMK, dzięki za piąteczkę. I Zeus, dziękuję ślicznie za słupkę na 3 miesiące z góry. Kłaniam się. Halo. Halo, co jest? No, halo. Babcia, wnusio dzwoni. Ja jestem chuj złamany na komendzie! Jest, no. Idę mu wpierdali! A jesteś na komendzie? Na przeciwko! Dawaj, co cię wpuszczę? Idę! Tylko to trochę ty, zajmie! Kurwa, rozłączaj się z nią! Dobra. Chodź, kapela, chodź, nie, kapela! Nie, zaraz wracam. A wam się nudzi, przepraszam? Nie, czekam. Aha. Aż to, patrz co się robi, kurwa. O, babciu, chodź, chodź. O Boże. O, tylko babciu, cichutko, no chodź, przecież drzwi otwarte. No, cichutko. Cichutko. O. Kurwa. A ty się wychuju! A, chcesz się bić? Słuchałem. Starszą kobietę uderzyłeś, chamie, jeden zwyrodniały ty! Zaraz sądowy, kurwa, ty na co się patrzysz, wypieprzaj. Słuchaj, ty jeden kawałku! Słuchaj, babcia! To, że we Flintstonach grałaś, nie znaczy, że jesteś uprzywilejowana! Ci mi dzwoni, wnuczek, mi mówi, że ty odpierdalasz, że ich czym traktujesz źle! Ja ich traktuję! Czym ich traktuje? Stary Twitch, at least ratio, this only gate, and this word not my usta, okay? This only player video games, and this Michael DeSanta. Not my satisfaction on this talking C-word, okay? A pan na bank zrobił i spierdolił ze szpitala. Dzwoni, że żeś go źle traktował! A ja żem go źle traktował, bo napad robi super! Nie, można kulturalnie rozmawiać, a nie w taki chamski sposób jak ty! No to zamiast pani zadzwonić, zapytaj, to pani mi krzyczy do tele. Dzień dobry! Zamiast zapytać jak człowiek. A co tak strzelisz? Ja ci urwało! Nie wzoruję się na pani, jak widać! O, 1500 przed naszą erą! Dobra, super! Prąd wymyśliłaś! O. Masakra. Pierdol! Tak się nie robi! Jaki ty przykład dajesz ludziom? Starszej kobiecie nie chcesz! Starszej kobiecie nie chcesz pomóc! Drodzy państwo, zapraszam do góry, kawy się napijemy, zjemy placuszek. A reszta na patrole, nie bawi się po to. Brać kadetowi, zapierdalać! Zapraszam! Babcie uszy bolą! Pomyliłeś się co? Kurwa,
Szacujcie to. Jede Maria, jede argumentum. Szacujcie to, kurwa. Ale ja bym chciał dzisiaj jak to się zarało, to uczę, kurwa. Zadnia, szefie. O, jezu. A co ty chcesz z babcią dochodzić, ty z wyrolu? Wolałbym sobie dojść z drzewem obok komendy. Chodź, babciu, chodź, pogadamy jak najbardziej. Ale to chyba lepiej tu sala. O, chodź tutaj. Tata, wiesz, na laptopa, na laptopa. Na laptopa se usiądziesz, siadaj sobie tutaj, zobacz jaki stoliczek. A ten to pewno na pitocha siada. Tu masz ładny stoliczek, zobacz. Kawki, herbatki, babciu? A, bo się skarbeńku. Ale kawki czy herbatki babcia by chciała? A, jeden ciul. To może herbatki zrobię na uspokojenie zielonej? Babuszka. O. Uspokój się. Słucham. Uspokój się. Na spokojnie, drodzy państwo. Na spokojnie opanujmy swoje emocje. Czego pani babcia chce ode mnie? Pani babciu, o co chodzi? Co się stało z panem Dante? Pani mi wnuczek i mi mówi, że się źle zachował ten chłopak. Tak jeden babcia wczoraj dzwoniła, prosiła. A ten mówi, dam radę, może coś załatwię. A się wie okazuje, pani że babcia, nic proszę się bardzo. Nie zrobi, tak jak babcia mówi. Nic żeś nie zrobił, się okazało. I proszę herbatkę, babciu. Wnuczek się źle czuje. Proszę, spokojnie. Babuszka, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, to twój wnuczek wyjechał na tyle. Właśnie opierdalasz! Właśnie o to mi chodzi! Ale nie krzycz na babcię! To nie podnoś głosu. Babcia nie zasłyszy! Zanim zrobiłem, zdążyłem cokolwiek zrobić, to twój wnuczek... Babcia nam zrobi na drogę. Kadet, wypierdalaj na patro, zanim cię zwolnię. Kultury trochę! Ty się z nimi nie da. Kleszcze, jak coś się dzieje, to muszą przy tym być. Ty, babuszka, nie żeby coś, ale ja zanim zdążyłem... Dla ciebie, pani Jadwiga, chamie! Jadwiga to nie jest ta druga? Oga. Taka Jadwiga na mechaniku. Nie wiem, Jadwiga! To generalnie pani wnuszek zdążył wyjechać na Chiliad i skoczyć ze spadochronem, tylko zapomniał. Nie rozmawiamy, co robił, tylko co ty robi. Się. Najpierw patrz na siebie, a potem na innych. Ja jestem policjantem, ja mam patrzeć na innych. Nie chciałem się. No nie dziwię się, że za to intro. Osiądzenie trudnej sprawy. Który odcinek? No teraz pierwszy z babcią. Babcia w telewizji, pozdrawiam no wnuczka! Ale w ogóle co się tu sprowadza i czego ty chcesz od nas? Po pierwsze, chamie, to dobrze, żeś telefonów od babci nie odbierał. Bo mi taki jesteś telefonami. Ważny, taki ważny tak, jesteś. Mam ważniejsze rzeczy. Ty nawet żeś babci nie wysłuchał, już się rozłączasz. Bo mam jeszcze ważniejsze rzeczy. Wyzywasz, że cię telefon 20 razy. Sam jesteś próchno jakie. Babcia kulturalnie do ciebie rozmawia, a ty się rozłączasz i wyzywasz. Nie mam czasu, dzwonisz 30 razy, wiesz co to odbiera? Dzwonię, bo żeś się rozłączył, wiesz i tłumaczę. No bo nie odbieram, bo nie mam czasu. No i to po pierwsze, kultury trochę, taki wyżej średni z dupę masz. No, kultury to po pierwsze, a po drugie, dlaczego żeś się tak niemiło potraktowali wnuczka. Niemiło. A kto jest dostał tym wnuczkiem, pani babciu? Michael DeSanto. Przecież on wczoraj bank robił i strzelał do nas. Bawią się dzieci, bawią. Ty też się, ty powinnaś też się pobawić, ale a nie. Jak się bawią stoisz dzieci, tak szczęśliwo, jak miodła jaka. O właśnie, o tym rozmawiam. Kultura sama w sobie. Jak się bawią, jak strzelają do ludzi? Ty się powinnaś pobawić, dziecko. Ale czym ja mam się bawić? Co, zabierali ci kredki w przedszkolu? Kurwa, że teraz ja się będziesz na innych odgrywał? Nikodem dzięki ci się. Widać, błagam cię. Uwaga, babcia, do kościoła też nie chodzę. Czuję, dziecko, musisz odnaleźć Boga w sercu. Nie, bo znowu pastor przyjdzie na komendę, już mi się z nim nie chce gadać dzisiaj. O, papież ma dzisiaj przyjechać. Jaki papież ma dzisiaj przyjechać? Ksiądz mówił, że papież dzisiaj będzie. Aż kurde, aż nie dowierzam.
Babciu, w ogóle pastor powiedział, że masz jakikolwiek zakaz zbliżania się do kościoła. Prawda, masz sądowy zakaz. No, no. Sądowy zakaz. Halo? No widzisz? No właśnie, babci nie odebrał. Od 10 minut. Mówi, że podobno papież przyjeżdża dzisiaj. Kłopoty. Mówi, tam je pierdolony, ty. Kurwa, mać! No. Krzyczy. I pomyśl sobie, że od jutra to ty będziesz wysłuchiwał... Rekku, dzięki za zyłkę, kłęją się. Dobra. Babciu, a ja by jakieś kanapeczki tu dla wnusia? Będzie coś? Dziękuję serdecznie. Okej. Dziękuję. Dziękuję, babciu, dziękuję. Ja jestem pełny, ja jestem nasycony. Biorę do policji, kurwa. Pomidorowy. Babciu, jak ty byś nie chciał, jak ty byś się czuła niespełniona zawodowo, jak najbardziej miejsce w policji jest dla ciebie. Ja bym tego siłego ustawiła raz dwa. Więc o to się rozchodzi, trochę kultury, człowieku. Wczoraj tak samo jakiś funkcjonariusz pił, ja się pytam co z wnuczkiem moim, a on powiedział nie wiem i odjechał, nawet nie wysłuchał babci. No bo pani musi zrozumieć, że my mamy obowiązki, no jak ludzie umierają... Obowiązkiem jest przyjąć i wysłuchać obywatela. Ale dlaczego tutaj jeszcze się wtrącę, przepraszam bardzo... bo tu jest konfrontacja oczywiście, pani kapela, dlaczego pan nazywa panią babcię starą rurą jebaną? O, nie, właśnie, o to się rozchodzi! Ja tak wcale nie mówię! Ja pani powiedziałem, że pani powinna być w muzeum. Powiedziałeś za mnie stara bruchwa, ha, nie? Nie powiedziałem! Ja wnoszę o tutaj lekcję pokory i wychowania dla tego chama. Co to jest superniania? Co mam na karnym jeżyku usiąść? To ty masz ludzi szkolić w taki sposób chcesz? Ja im na swoje podobieństwo potrzebam. Potem będą co, babcie na paszach potrącać chamie? Potrącili. Protokół haj to się pojawi. Właśnie, przez takich ludzi jak ty, hatfu. Hatfu! Jeszcze tutaj mam jeden zarzut, bo tutaj pan kapela powiedział, że pani miejsce jest w muzeum. O, kolejna sprawa i to się wszystko rozchodzi o kulturę. No, jakby kultura ma być. Bo co, przychodzi starsza kobieta, to od razu trzeba się śmiać, od razu palcami wytykać. Zobaczymy, jak będziesz w moim wieku. Normalnie do ciebie babcia dzwoni i pyta, a ty wyzywasz się rozłącza. Która babcia dzwoni normalnie? Do obcej to, osoby. Że twoja się tobą no, nie interesuje! Ale czemu ty się zlesz do jasnej cholery! Bo ja jestem starszą kobietą! To, że twoja się tobą nie interesuje, to współczuję babcia! Ale, a chcesz, to ja się kanapeczkę zrobię! Nie mam babci. Współczuję dziecko. Odnajdź Boga w sercu! Ale po co mam Boga odnajdywać w sercu? Boś sztywny jak normalnie lud! Jestem kurwa jak żelki Harry Bogiętki. Co ty pierdolisz, że ja sztywny jestem? No tu to żeś delikatnie popłynął. Babciu, litości. No to ty litości, zastanów się co ty robisz. A kolegu. Pani babcia nie miała takiej refleksji, że jak pani jak dzwoni po 20 razy, a ja 20 razy odrzucam, słuchaj, to może, że jestem zajęty? Słuchaj, gdybyś pierwszy raz odebrał od babci i wysłuchał babci, to by była inna sprawa. To samo ja robi nie ksiądz, mogę odebrać. Dlatego babcia dąży do swojego i dzwoni. Jakby pierwszy raz wysłuchał, to nie ma problemu. A jak wy odrzucacie babcię co chwilę, to babcia już kurwicie dostaje. Ale co czemu babcia przepraszam bardzo, ja nie odrzuciłem. Innego? Oj, właśnie, co? Porozmawiał pan z babcią normalnie? No, przecież, normalnie. Przecież. No i o to się rozchodzi. On już powiedział, że już a nie, którzy w mieście to podchodzą do babci, jak nie wiem, jakiś ewenement. Zwykła starsza kobieta jestem. Pani babciu, a dlaczego pani ostatnio była na napadzie na bank? Co? Co? Aha, pani opowie, jak to się stało? Zamknęli mnie w sejfie, skurwysyny. 20 minut tam siedziałam, 20 jebanych minut! I też funkcjonariusz żaden się nie pokwapił, żeby mnie wyciągnąć. No przecież cię wyciągnęli finalnie. No, po pół godziny. No a ile na podwórku? No, przecież oni wynegocjowali wszystko i zrobili. Właśnie o to chodzi, że jak się zarabia, płacę, co kurwa. Przyszedł jakiś
Obywatel jak nie mówi, pić, kurwa, jak nie pić, ty! Dopiero zadzwonił. Więc nie, panie funkcjonariuszu, pana pasie nikt się baczył, nie zainteresował. Nikt co pani ja nawet ciśnienia nie zmierzył? Nic kompletnie? Nic, nic! To jest kurwa hańba! Napierdalałem w te metalowe drzwi i nosił! To jest hańba! Babuszka. O, to się właśnie rozchodzi, panie funkcjonariuszu. Pan ma dawać przykład, a nie się odpierdala jakaś owatorka. Jak babuszka ma jakieś skłonności kryminalne, no to co ja poradzę i buntuję? Porwali mnie, chamiej! Ale nie mówię o tym, no a co było w sądzie? Chodzi pani babuszka i krzyczy na cały sąd 30 razy. Dzień dobry! Prosimy o opuszczenie sali, funkcjonariusze panią wyprowadzają. To jest taka za dwie sama minuty sprawa. Pani wchodzi i znowu krzyczy na cały sąd. Bo mnie nie chcieli wpuścić. No bo panią wyprowadzili. O, telefon. Aha. Sobie babuszka. Nie, bo babcia z taksówkarzem przyjechała. No. Pani babcia, na spokojnie, my zapłacimy za niego. Właśnie o to się za rozchodzi. Za zapłacimy. Kultura i zrozumienie. Dwie sprawy, panie funkcjonariuszu. Jakbym nie miał zrozumienia, to bym w policji nie pracował. No i się dziwię, jednak ciągnę ten wózek 2,5 roku. Babciu, a co była taką kulminacją? Co cię tak bardzo zdenerwowało? Wyrzuć to z siebie. Co no się takiego stało? No jak wyzywają babcie? A jak jeszcze mi wnuczek mówi, że go szarpią jak tego, że kultury trochę, kultury. Jak go szarpią? A jak go mieliśmy ściągnąć? Za ręce go podobno. Wczoraj na tym zatrzymaniu. Przecież on za pierwszym razem był rozstrzelany. Słucham? Za drugim razem uciekł wodą. Co ty mu zrobiłeś? Ej, babcia, strzelał, spójrz mi w oczy. Strzelał do policji. Bawią się dzieci. Okej. Bawią się dzieci, bawią. To prawdziwe SMS-a. Bawią się od dzieci. Od pastora. Papież jest, gdzie jestem? Dzwonię do księdza. Dzwonię do księdza. Halo? Jak odlatuję w 7 minut? Audiencje trwają 2 godziny, synek, a nie 7 minut. Co ty mi gadasz? Jakim papamobilem? Ksiądz w 7 minut. Kurwa, który papież bierze w mszę w 7 minut? No co ten tak samo głupaty babci gada ciągle? Mi się wydaje, że tutaj babcia i tutaj pan kapela powinni się pogodzić, dać sobie jakiegoś buziaka. Ale co powiedz babci, źle gada babcia. No bo babcia zawsze prawdę gada. Babcia by nas wszystkich już tu przeżyła. No. Więc babcia gada dobrze, ona to już zna życie. Jeden o szacunek się rozchodzi. Drugiemu, a potem babcia będą skakać, potem latać, skakać. Babcia, ale ty mówisz, że szarpaliśmy twojego wnuczka, tak? Za ręce. Tak mi powiedział. Za pierwszym razem go ściągaliśmy z dachu, gdzie był postrzelony. Potem został operowany. A zawsze na drzewa lubiał chodzić. Wyłowiliśmy go z dna oceanu, bo się podtopił. Pływać też troszeczkę nie umiał. A potem go ściągnęliśmy z klifu na Montchiliad, bo spadł na bo pływać troszkę nie umiał. Lubił jeździć w Bieszczady. A druga sprawa jest taka, że uprzednio porwał samolot i chciał wysadzić miasto. Smacznego. Prawda. Dziękuję. Porwał samolot. No, helikopter. Co nie zmienia faktu, że to dobry człowiek. Ale i podobno właśnie pan Dante jeszcze mu wpierdoli pałą policyjną. Nieprawda! Ej, co o nie, 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 o nie, nie, nie. Ty mnie, pisikela, na minę nie wbijesz. Nie ma opcji. Ja bym babcię kłamał? Nigdy tak, w życiu. Tak, babcię kłamał. Nigdy w życiu. Słuchaj, przecież nawet panie, twoja babcia nie jest. Wygląda na porządnego człowieka. Weź mu trochę, przemów do rozsądku, dobrze? Ale tak się nie robi. Przemów mu do rozsądku, bo odjebało, odjebało, ewidentnie. I potem płuci,
babci, uczy innych, inni potem latają. Babciu, no i tak to jest właśnie. Babciu, zrobimy tak. Obejmiemy cię honorowym patronatem LSPD. Dołożymy ci trochę pieniążków do emerytury, żebyś żyła godnie. No, no. A pan kapela przez tydzień będzie ci dupę woził. Nie ma mowy na coś takiego. Co ty na to, babcia? Ale jak? No tu do kościoła, tu na cmentarz, tu po kwiaty. Nie ma szans, pisikela. Rozumiem. Robię mu kontę do mnie. A kresek przy ma naklejkę przykleił. Którą? A, no ten loczkowaty, co mi nazwisko zmienił. Co? Tam za nami. No, także panie siwy, zastanów się pan, co pan robisz. No. Bo wiesz, o co tu chodzi, o szacunek. Dokładnie, kulturę, panie, kulturę. A nie, wyzywasz od starej rury jebanej. Ej, ale ja tego nie powiedziałem. Bo i to nie raz powiedziałeś. No, ja nie używam stwierdzenia rura, tylko próchno. A ty się dobrze czujesz? Od próchna? Od próchna to tego nie słyszałem. Ja nie używam stwierdzenia stara rura, no, Jezu. No, żeby za chwilę bomba nie pierdolnęła. No, uważaj, bo jest mana ładowana jak pierdolnie. Ja takich stwierdzeń babuszka nie użyłem. Nie właśnie, jak babcię wyzywałeś? Ale co, już jest lepiej, pani babciu? No, babcia chciała powiedzieć swoje, a to co on zrobi z tym, to nie wiem. Ładna komenda, wnuczek wybudował. Ładna, ładna. Pomógł wybudować, murował. No ja się postaram, ale to wie pan, jak to jest z tą młodzieżą, prawda? Dobry. Spocznij, spocznij. Spocznij. Masz funkcjonariuszy na komendzie, jest na patrol. Babcia, a ciebie coś obciera, że ty tak idziesz, czy o co chodzi? Kadet, słyszysz? Kadet! Świetnie. On jest kurwa głuchy. Tak? No gdzieś tutaj jest. Dopnij się do funkcjonariusza, jedź na patrol. Przed chwilą co wróciłem z patrolu. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, panie Franklin. Dzień dobry, skarbeńku. Witam, witam, Szko. Witam serdecznie. Ja tutaj w sprawie spadochronu zarekwirowanego kilka miesięcy temu.